Nie bój się deszczu, a jak wiadomo, nie od dziś, w czasie deszczu dzieci się nudzą. 26 minut po godzinie 13 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. No okazuje się, że nie wszystkie dzieci się nudzą i jak można połączyć przyjemne z pożytecznym w okresie wakacyjnym? A no można. Dzieci ze świetlic środowiskowych w Dąbrowie Górniczej tworzą film animowany, bardzo ważny, bo dotyczący pierwszej pomocy i o tym Państwu w Trójce opowiemy więcej już za chwilę. Słuchają Państwo Trójki do Trzeciej, a minęła właśnie 13.30. Wymyślają postacie, scenariusze, wymyślają tło i pracując na klasycznej metodzie animacji poklatkowej, tworzą własny film animowany. Mowa o dzieciach ze świetlic środowiskowych w Dąbrowie Górniczej, które biorą udział w projekcie pod hasłem Reanimacja. Przedsięwzięcie realizowane jest przez dąbrowską fundację Wygrajmy Razem, a temat przewodni tej produkcji to zasady udzielania pierwszej pomocy. Podczas 5-dniowych warsztatów najmłodsi pracują pod okiem profesjonalistów. Jednym z nich jest pani Aniela Lubieniecka, reżyserka, która współpracowała z wytwórnią filmów fabularnych we Wrocławiu, a także z telewizyjnym studiem filmów animowanych w Poznaniu. Na planie małych animatorów i aktorów odwiedziła z mikrofonem reporterka Katarzyna Herbuś. To jest dekoracja do jednego ze zdarzeń, bo... I jak to działa, jeśli chodzi już o uruchamianie tych postaci, bo mamy specjalny program komputerowy. Ja to zapiszę i pani pokażę już duży fragment zrobionego filmu. Warsztaty filmu animowanego, czyli obraz jest zapisywany poklatkowo, klasycznie. No i uczestniczą dzieci, które robią to po raz pierwszy. I pytasz się, co się stało? Okej. Okej? Uwaga. Kamera, akcja. O Boże, mój kolega wpadł w drzewo. Co ci się stało? Pokaż mi rękę. Mamy tutaj dwa stanowiska do animacji poklatkowej. Adrian Jackowski, animator. Mieliśmy taki pomysł, żeby połączyć film animowany z ujęciami na żywo, tylko że nagrywanymi na zielonym tle, czyli na ekranie, który można w postprodukcji wyciąć, więc te same postacie nagrywane na żywo będą włożone do animacji w ten plan, który oni sobie sami narysowali. Przyszłam po to, żeby nagrać film. Jesteś po prostu aktorką w tym filmie. Tak. A jaka jest twoja rola? Podnoszę mojego kolegę, który wjechał w drzewo na hulajnodze. I ty jesteś tym kolegą, który się przewrócił, tak? Tak. Ja złamał ręce, upał z hulajnodze i złamał z siebie ręce. Pan mi dał takie jakby duże lustro. Mamy robić tym lustrem, robić tak, żeby twarz była jasna. Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie? Pomysł narodził się z tego, że z jednej strony chcieliśmy dzieciom z Dąbrowskiej Świetlic tutaj po prostu pokazać ciekawą formę spędzania czasu. Justyna Margielewska, Fundacja Wygrajmy Razem. W tym roku postanowiliśmy ruszyć sprawę bardzo uniwersalną, skoro są wakacje, a czasami na wakacjach zdarzają się różne niefajne sytuacje, czyli temat pierwszej pomocy to jest idea tych warsztatów, temat, natomiast oczywiście też jest kwestia pracy nad właśnie taki zespół nad animacjami. Przecież mieliśmy 2 lata blisko pandemii. Dzieciaki były na przykład właśnie w domu, czasami na zdalnych. Mamy też tutaj dzieci z niepełnosprawnościami. Nie wszystkie są takie przebojowe do przodu, więc takie poznanie jakiejś tam właśnie nowej dziedziny sztuki na przykład zawsze może im pomóc w nawiązywaniu przyjaźni z koleżankami, kolegami. Mamy też właśnie dzieci z Ukrainy. One przy okazji wtedy też mogą trenować porozumiewanie się z rówieśnikami oczywiście. Tutaj pracujemy w grupach i jeszcze pracujemy plastycznie, no bo trzeba zrobić rekwizyty. A sam temat tej pierwszej pomocy to ważne waszym zdaniem, by znać te zasady? Bardzo, bardzo. My na przykład robimy film, jak dziewczynka się topi. My robimy filmik o złamanej ręce. Na przykład co trzeba robić, kiedy ktoś złamał rękę, na który numer dzwonić. Tak naprawdę można robić animacje bez żadnego oprogramowania, po prostu zapisując zdjęcia na aparacie. My tutaj korzystamy po prostu z pomocy, jaką niesie nam komputer i program, który pokazuje nam tak zwany onion skin, czyli klatki, które były poprzednio, tak żeby dzieci widziały, jak się buduje ruch, jak będzie szła sytuacja dalej. Ogólnie mamy zaszczyt, że po prostu możemy zrobić sobie jakąś fajną historię i potem jak na przykład możemy sobie to kiedyś obejrzeć, że wiemy, że my to robiliśmy. To jest fajne. Mi się to bardzo podoba. Młodzi filmowcy, a po warsztatach film zostanie zmontowany i oprawiony muzyką, a jego uroczysta prezentacja odbędzie się 8 września w kinie Kadr w Pałacu Kultury Zagłębia.